Słyszysz? Co to jest? Skąd ta muzyka? Nie wiem. Ciemno wszędzie. Głupio wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Kim jesteście? Strażniczkami ludzkich uczuć i wytworami waszej wyobraźni. Ale po co? Bo tracicie rozeznanie w najważniejszej sprawie świata. To, co kiedyś było nieodłączonym towarzyszem uczucia między ludźmi, dla was jest anomalią, nie do przyjęcia. Chodzi o tę muzykę? Zapraszamy was na ucztę, gdzie dane będzie uczucie, którego nikt nie zeznaliście. Nie będziecie tam sami. Swoją obecnością zaszczycą was specjalni goście. Próżno, chodźmy.
mi grozić będziesz piątką, umiją dano. Mnie pisana, a teraz przy ciebie podstępnie zabrana. Zabiję, zabiję! Chyba wiemy, o czym wy to wszyscy mówicie. Miłość jest piękna, jest natchniona, lecz śmierci nie pokona. Ty chyba w ogóle nie słuchałeś. Słuchałem, tyle, że są jakieś granice. Błąd, miłość nie zna granic. Piekło.
Orfeuszu. Wam tło pełno ludzi. Nie wiem, gdzie jestem. Nie mogę się odnaleźć. Poplątane myśli wirują mi w głowie. Słyszą bicie mojego serca, które krzykliwie wyrywa się z mojej piersi. Czuję strach przed samotnością, która mnie ogarnia. Strach, lęk, pustka. Thank you.
o miłości, bo taka była przewodnia myśl tego programu. Poeci określają to uczucie bardzo różnymi terminami. Nam największym wydał się miłości czy słodycze życia. Pragniemy teraz na słodko podziękować autorowi i reżyserowi tego przedstawienia, panu Krzysztofowi Kwiśniewskiemu. Że kolega tą wenę ponownie uruchomił i mogliśmy dziś ten uroczysty dla nas dzień przeżyć w tak miłym nastroju, w cudownej muzyce i pięknym słowie. Bardzo, bardzo koledzy dziękuję. Kamili Szczadyńskiej. Kamila, gdzie jesteś? Wyjdź na środek. Bardzo cię proszę. To jest współautorka, przepraszam, tekstu. Pięć wierszy tutaj użytych w tym przedstawieniu. Napisała własnoręcznie, własnomównie, własnosercowo Kamila Szczadyńska. Brawo.